Na początku odcinka pozwolę sobie wtrącić takie przysłowie, bo bardzo tutaj pasuje. Słyszeliście kiedyś o tym, że w Łodzi się nie powodzi? Ja sam osobiście w pewien sposób też kiedyś doświadczyłem tego na własnej skórze, ale do meritum. Oto historia pewnego łódzkiego studenta, która mogłaby z powodzeniem konkurować w konkursie na spalenie swoich maturalnych marzeń na tegorocznej maturze. Marcin Smolik, czyli naczelny strażnik maturalnej uczciwości z tytułem szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, musiał z wielkim żalem ogłosić, że cała jego banda jest zmuszona unieważnić wyniki maturalne pewnego ambitnego, lecz niezbyt roztropnego ucznia. Ale co się stało? Już wam tłumaczę. Otóż nasz bohater tego odcinka w przypływie niecodziennej pomysłowości albo głupoty postanowił podzielić się z całym światem zdjęciami swoich arkuszy z egzaminu z języka polskiego. Co więcej, uczynił to w taki sposób, że nawet jego PESEL uśmiechał się do tych fotografii, niczym gwiazda na czerwonym dywanie. Być może nasz maturzysta myślał, że hashtag matura na X-ie to nowa moda w mediach społecznościowych, ale szybko okazało się, że szybkie zdjęcie z arkuszem to ten rodzaj wiralowego kontentu, który pomaga w zdobyciu lajków, ale już na pewno nie maturalnego świadectwa. Smolik, który z pewnością miał już pewnie w swojej karierze kilka dziwnych przypadków i ananasów, i myślę, że na pewno miał już pewnie dużo okazji do zdziwienia, nie mógł ukryć zaskoczenia tak zuchwałym aktem. Komisja nie miała wyboru i mimo iż ucznia nie wyrzucono z dalszych egzaminów maturalnych, to jego szanse na zdobycie matury w tym roku zniknęły tak szybko, jak się tylko pojawiły, czyli przed 10 rano. No cóż, możemy się tylko zastanawiać, czy gdyby nasz bohater, zamiast planować sekretną misję fotografowania matury, po prostu zaczął ją robić, wynik mógł być by inny. Ale kto wie, może ta historia stanie się dla niego cenną życiową lekcją? O tym, że pomysły kolegów, którzy ci tłumaczą, ty to stary, nie masz psychy, może czasami nie są tego warte? Co ja mogę powiedzieć? Ma cały rok, żeby się zastanowić. Głupotą za to na pewno nie jest zostawienie tutaj subskrypcji, jeśli chcecie dostawać najnowsze info z sieci, tak więc zapraszam. A teraz tak na poważnie, drodzy maturzyści, kiedy wy oglądacie ten film, to najprawdopodobniej skończyliście właśnie pisać język angielski, czyli praktycznie wszystko już za wami, zostały już tylko rozszerzenia, chyba że ktoś rozszerzeń nie pisał, to wtedy już w ogóle bajlando. Na pewno poszło wam świetnie, matura to bzdura, ale warto ją mieć, papier w miarę przydatny w życiu, a któż wie, może pójdziecie na studia, bardzo fajny czas, a może nie chcecie na nie iść i tak fajnie się pofleksować, że o, macie maturkę, prawda? Oczywiście bez niej też da się przeżyć i kosić miliony, ale ja nawet nie biorę żadnego scenariusza, że wam się nie udało, jesteście super. A jeśli jakimś cudem, ale to naprawdę cudem, podwinie wam się noga, tak jak mi 2 lata temu na matmie, bo miałem 29%, to sobie napiszecie w sierpniu, w barażowym terminie i sobie potem poprawicie i będzie wszystko idealnie i naprawdę nie wierzę w żadną możliwość, że wam to poszło źle. Wysyłam dla was dużo miłości. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. A kolejnym tematem będzie Eurowizja. Ach, Eurowizja, ta radosna karuzela muzyki, barwnych występów i czasem trudno przyswajalnych kostiumów. Tym razem rozkręciła swoje kółka w szwedzkim Malmo, jednakże w tej tanecznej loterii nasza reprezentantka Luna z piosenką The Tower nie zdołała przekonać do siebie Europejczyków na tyle, by zagwarantować sobie miejsce w finale, zmagając się z artystami z 14 innych krajów. Luna niestety nie zabrała wystarczająco głosów, by przejść dalej. Jednak zamiast zalać się łzami, czy to z powodu smutku, czy od czegoś innego, trudno jednoznacznie stwierdzić, internauci w Polsce już zaczęli szukać jasnych stron tej sytuacji. Niektórzy mówią, że to nawet lepiej, bo przynajmniej nie będzie wstydu. Tak, w naszym kraju mamy naprawdę bardzo wysokie standardy i to nie tylko w temacie pierogów, ale i występów na międzynarodowej arenie. W końcu, jak można czytać w internetowych komentarzach, czasem lepiej obejrzeć Eurowizję w kapciach i dresie, kibicując innym, niż stresować się o losy naszej reprezentacji. Czy to nie piękna forma oszczędzania nerwów? Internauci zawsze gotowi do podjęcia dyskusji i omieszkali także podkreślić, że każda nieudana próba daje nam nowe doświadczenia, a te z Eurowizji są zawsze, no cóż, kolorowe i pełne dźwięku. Mimo wszystko ja jednak apeluję, niech Luna nie traci ducha. Może nie przeszło do finału, ale przecież każda Eurowizja to nie tylko szansa na zwycięstwo, ale i na zdobycie niezapomnianych wrażeń oraz, nie oszukujmy się, materiału do memów, którym będziemy mogli cieszyć się przez nadchodzące miesiące. A co do reszty Polski? Zawsze można liczyć na to, że w przyszłym roku wrócimy silniejsi.
lepiej przygotowani i być może nawet z piosenką, która zachwyci całą Europę. Albo przynajmniej nas samych, co też jest formą zwycięstwa, prawda? A jak już jesteśmy w takich rozśpiewanych tematach, to nie uwierzycie, co teraz słychać u Książula. Pewnie pamiętacie, w ostatnim odcinku opowiadałem wam o tym, że Książulo zapowiedział króciutką przerwę na swoim kanale YouTube. Nawet wywiesił taką banderolkę na swoim banerze, gdzie miał taką karteczkę, że zaraz wraca i obiecuje kilka ciekawych, fajnych rzeczy. Ja wtedy obstawiałem, że to może będzie jakiś własny kebab, własna restauracja, może jakiś burger w jakiejś restauracji, no cokolwiek. A okazało się, że zamiast burgera, to dostaliśmy bęgera. Bęger ze smolastym. Bo dokładnie dzisiejszego dnia, a dla was w sumie wczorajszego, na Spotify Smolasty wypuścił kawałek z Książulo. Kawałek nazywa się Masterchef i muszę wam powiedzieć, że jest całkiem niezły i z tego co czytam w internecie, ludziom również się podoba. Tak więc no cóż, gratuluję numeru, no i to tyle. Nie wiem co mam tutaj więcej powiedzieć. Na pewno wam tego nie puszczę, boję się o copyrighty, tak więc lećcie na Spotify i sami sobie ocencie. A jak już skończycie słuchać piosenki, to polecam również wam polecić na Instagrama. Instagrama MrBeasta, ponieważ MrBeast skończył 26 lat. No i wiecie co z tej okazji postanowił chłop zrobić? Postanowił rozdać 26 samochodów, a dokładnie to 26 Tesli. A jak ją zdobyć? No to musicie go followować, zalajkować ten post oraz napisać komentarz i odtagować tutaj swoich dwóch przyjaciół. Zwycięzca będzie ujawniony w przeciągu 7 dni, tak więc nie wiem na co czekacie, próbujcie walczyć swoją Teslę. Tutaj nawet możecie zobaczyć, że mój znajomy próbuje już wygrać Teslę chyba dla siebie. Mam nadzieję, że da mi się przejechać. W ogóle pozdro Michał, trzymaj się wariacie. Swoją drogą dla mnie to jest naprawdę niesamowite, ile ten koleś robi dobrego i fajnego dla po prostu innych ludzi. Jakby no wyobrazić sobie tę sytuację, kończycie 26 lat i sobie uznajecie, a myk, rozdajemy 26 samochodów, kto mi zabroni, a inni się ucieszą. No jakby win-win. On ma kontent, wy możecie mieć Teslę. No i to było wszystko, co przygotowałem dla was w tym materiale. Mam nadzieję, że dobrze wam się oglądało. Zapraszam do sekcji komentarzy, często odpisuję. Staram się jak mogę ugryźć trochę tej branży newsowej na YouTubie, pisząc komentarze, zostawiając łapki w górę, generalnie dając mi feedback. Na bardzo, bardzo, ale to jeszcze raz to podkreślę, bardzo pomagacie mi się rozwijać. Jeśli macie jakieś zarzuty albo wątpliwości, to napiszcie o tym w komentarzu. Ja jestem osobą, która akurat się raczej nie gniewa, tylko się cieszy, bo wie, co może potem poprawić. Trzymajcie się i cześć.